Witam serdecznie. Witam serdecznie. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych. Dlaczego Państwa zdaniem powinni kupować wędliny paczkowane? Tak jak właśnie Pani wspomniała, wyroby paczkowane, ze względu na to, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów, mają tą przewagę nad wędlinami z rynku tradycyjnego, kupowanymi tych na wagę, mają taką przewagę, że na wędlinach paczkowanych widzimy dokładnie zawartość mięsa, widzimy dokładnie informacje, jakie składniki są zawarte w danym produkcie. Widzimy także to, jak świeży jest ten towar, jaki ma termin przydatności do spożycia, co ma również kluczowe znaczenie w przypadku wyboru wędliny paczkowanej. Co więcej, uważamy, że produkty paczkowane są dużo bardziej bezpieczne, ponieważ są one zaraz po wyprodukowaniu zapakowane hermetycznie w opakowanie i w ten sposób są dostarczane na półki sklepowe, skąd klient może już zakupić je do domu. Spółka zapowiadała rozwój portfolio produktowego w 2015 roku. Jaki asortyment został rozszerzony już w pierwszym półroczu? Czego można spodziewać się w kolejnych miesiącach? Nasza firma w zeszłym roku wprowadziła na rynek produkty spod linii Maestro, m.in. szynkę Maestro, która była mocno promowana w grudniu zeszłego roku. Od początku roku wprowadziliśmy kilka produktów poszerzających tę linię. Szczególnie skupiliśmy się na produktach typowo skierowanych i dedykowanych na sezon grillowy. Są tam kaszanki, kiełbasy, czyli te wszystkie podstawowe produkty, których oczekujemy w sezonie grillowym. Natomiast od tego miesiąca, czyli od lipca, na rynku pojawiają się wędliny plastrowane, zarówno z gamy produktów premium, czyli gamy Maestro, jak również z brandu Henryk Kania. I te produkty będziemy w najbliższym czasie mocno promować. Jakie cele przyświecają wzrostowi automatyzacji produkcji i na ile zaawansowane w realizacji są założone na ten rok inwestycje? Nasza spółka w zeszłym roku pozyskała nowe moce produkcyjne w postaci zawartych umów outsourcingowych, o czym informowaliśmy Państwa w komunikatach bieżących giełdowych. W związku z powyższym byliśmy w stanie zrealizować przychody ze sprzedaży, przekraczając poziom 850 milionów złotych, co oznaczało przekroczenie poziomu rok do roku wzrostu o ponad 41%. W tym roku skupiamy się na procesach automatyzacji produkcji, co pozwoli nam zwiększyć efektywność produkowanych przez nas wyrobów. Na ten cel planujemy przeznaczyć kwotę około 10 milionów złotych w tym roku, co odpowiada mniej więcej kwocie odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. W pierwszym kwartale 2015 roku przychody wzrosły o 27%, a zysk netto o 45% rok do roku. Czy kolejne miesiące zapowiadają się równie optymistycznie? Jak Państwo dobrze wiecie, prezentując nasze dane sprawozdawcze za poprzednie okresy, nasza spółka osiągnęła wzrost 100% przychodów ze sprzedaży w latach 2011-2013. Rok 2014 zakończył się wzrostem przychodów ze sprzedaży o 41%. Na prezentacji naszych danych finansowych za rok 2014 zadeklarowaliśmy przyrost sprzedaży o 100% w ciągu 4 lat. Za pierwszy kwartał tego roku udało nam się osiągnąć wzrost sprzedaży 27% i chcemy do końca roku tą dynamikę utrzymać. Oczywiście równolegle do tego planujemy odpowiedni poziom przyrostu zysku netto, o czym Państwo też już zdążyli się przekonać, analizując nasze dane za pierwszy kwartał 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.